Myk. Ach! 5 minut przed wyprawą do Radomia. Dobrodzieju, zanim wyruszymy, muszę cię ostrzec. Ten, kto raz stanie do Radomia, nie wyjdzie stamtąd już nigdy. Radom to prawdziwa dzicz. Nie ma tam niczego, a zarazem jest wszystko. Nikt o zdrowych zmysłach nie udałby się tam. Dodatkowo, do Radomia można się dostać tylko samolotem. Dokładnie, bo żadne drogi nie prowadzą do Radomia. No. Nie wiem, czy słyszałeś legendę o ciemnej stronie Polski. To właśnie tam. Tak. W Radomiu panuje bezprawie. Jest prawem. Dokładnie. Tam nie ma żadnych zasad. Może kiedyś jeszcze wpadniemy do Radomia, ale dzisiaj tylko na chwilę wpadamy tam. Dobra, tak zróbmy. Dobra. Dobra, tak więc dobrodzieju, dobrze, czas do najwyższy samolotu. Wyruszyć w naszą najbardziej krwawą i bezpieczną podróż w życiu. A, pierwszy! No dobra, to ci się udało tym razem. Dobra, dobrodzieju, zajmij miejsce, ruszamy do Radomia! No, zaczynamy. Ale się denerwuję, w Radomiu nic nie innego. Ma lekko. Nie będzie lekko, będzie nawet przesrane, że tak powiem. A nawet przegwizdane. A nawet przegwizdane. Do Radomia. Ludzie się boją latać nad Radomiem. Podobno samoloty tam umie giną. W dziwnych okolicznościach. No. Tak a ty jak tam chciałeś wylądować? Oko Radomia. Prawie jak oko cyklonu. You nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Yeah. You know, I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance, you know? I'm just saying that writing a letter really helped, you know? I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to, you know, anyways, look, I'm just saying it was a good thing, that's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah, I mean, it was just an idea. It's just, anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Pisanie listów? Nie sądzę. Ja też nie sądzę. Co za głupi pomysł mi podsunąć, dobrodzieju? Ty chyba pijany jesteś znowu. No, Radom! Przejrzałeś mnie. Nie wiem, czy wiesz, Radom jest naprawdę duży. Wzgórza radomskie. Dokładnie. Okay, remember. Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. And don't forget to pull the shooting time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Ah. No dobra, dobrodzieju, skacz pierwszy. Albo razem skoczymy. One, two, come on, go! What the hell? O jasny gwint. Dobrodzieju, panuj nad emocjami, a nie jak lamus spadasz. Dobra, dobrodzieju! Ścigamy się! To myk! Cało naprzód! Turbo! Tak się składa, że znam pewien skrót! Albo dawaj, nie złapiemy sądzę. Się w powietrzu! Dobrodzieju! Jeszcze teraz! O nie, do chyba! Co?! Do chyba se jaje robicie! Jesteś chyba upośledzony! O nie, łapie blade uszu! Mam gacie, pełne strachu! O nie! Dawaj mi rękę! Dobrze, przytulmy się! Upośledzony jestem, dobrodzieju! No! Pociągnąć za wajchę? Nie, odepnę.
Ja pierdzielę. Jest się poślecony. Dobre, dobre dzieju. Widzisz, to są radomskie góry. Okej, I fell down. I was young, happy. I wanna know more. Fell down for what? Come on, man. Fell down for what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it? You broke your arm? What do you mean that's it? I was 8 years old. Did you cry? Okay, I'm ready. I'm ready. You keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man. Dobra, dobra, dzieje, ląduję tutaj. Dobrze, idealnie. You got me? Yeah, I got you, Leo. Ale żeśmy to elegancko zrobili. Just hold on to me, okay? I'm in it, don't drop me. I won't. Ale żeśmy to elegancko zrobili. Jak zwykle, dobrodzieju, zawsze muszę ratować cię, co nie? Ajajaj. I listen to your fucking ideas. Take it easy. You're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. Let's get going. Dobra, dobrodzieju. Jesteśmy w radomskiej dziczy. No dobrze. Pamiętaj, to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Tylko w Rzeszowie może być niebezpieczniej. Puszcza radomska, nie ma lekko. Ale miejmy nadzieję, że nigdy nie trafimy do Rzeszowa. Bo gdybyśmy trafili do Rzeszowa, coś czuję, żebyśmy mieli przegwizdane. Dokładnie. Więc miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli trafić do Rzeszowa, co nie, dobrodzieju? No, kiepsko by było, ale myślę, że trening w Radomiu nam bardzo pomoże, jeśli kiedyś trafimy. Na pewno nam pomoże. Ach, radomska dzicz. Mówię ci, bądź ostrożny, Radom jest naprawdę ogromny. To jedno z największych okolic w Polsce. O, Janusze. Radomczycy. Radomczycy. Mówię po radomsku. Dokładnie. Nikt nie rozumie radomskiego. Chyba, że tam ktoś mieszka. To wtedy rozumie. Nie ma problemu. Poczekaj, jest jeden typ. Stop, zaczekaj chwilę, bo jeden typ, wiesz, tam chodzi jakiś lamus. Dobra, dobra. Będziemy musieli to rozegrać ten sprawnie. Dobra, ja zajmę się... Kurde, nie wiem właśnie. No, tam jeden typiarz chodzi sobie, to jest im problem, co nie? Dobra, ja rozwalę tego typiarza, jak będzie widać, a ty tych dwóch. Zaczekaj chwilę. A ja ogłuszę tego. Ale ogłuszysz, nie możesz tego ogłuszyć. Ogłuszę go! O, nie zauważył. O kurde, nie zauważył. Uere, idiota! Ale żeśmy to załatwili. Ej, ziomo, ogłuszyłeś gościa, który przed tym drugim gościem i się dokładnie nie zorientowali. To znam prawdziwe... tajemne sztuki Kumitsu. No, chyba tak. Widać, że Radomczycy, na jak wszyscy krwawią, a ty na jakich mocno nie uderzyłeś. No, dobra, dokładnie. Widać, że Radomczycy to lamusy też trochę. Ale nadal jest tu niebezpieczny, dobrodzieju. Nie warto ich lekceważyć. Chodź tu, musimy rozwalić tą kratę i wbić się do centrum Radomia. To jest jakiś obóz szkoleniowy radomski. Szkolą tutaj specjalne radomskie siły specjalne. O nie! O! To jest chyba jakiś. To jest chyba szkoła podstawowa jest! Tak mi się wydaje. Kurde. Albo inne przedszkole. Kurde, no. Bele. Tutaj dzieci uczą się strzelać właśnie. O! Kurde. Na szczęście ten cymbał też nie umie strzelać. Radomczycy może się uczą strzelać, ale nie umią. Nie potrafią. Kto on strzela? O kurde, ale strzela! Jest tam gdzieś siedzi, na tym. No, strzela strasznie daleko jest. O nie! Uuu, ale blisko było. Koło ucha mi świsła ta. Dobra, jest za daleko, trzeba do niego podejść trochę bliżej. Myk, użyj fikołków! Myk! Widziałeś, jaki fikołek? Dobra. O, dobrze, dobrze. Myk, fikołek. Ja się tym zajmę, zaraz podejdę do tego typiarza. I z nim pogadam. Leo, come on, get in. Idę. Jak tu... A.
O kurde. Zaraz załatwię tego typiarza. Ja mu dam, kurczę. Ja wejdę tutaj. Dobra. O! Albo i nie. Pogadam z nim. Nie, akcja celebracja. O, dobrze. No, pogadane. Co ty zrobiłeś, ty dobry cieju? Nic. Ty to chyba pośledzony jesteś. O. Dobra, dobra cieju, będę cię osłaniał. Trzymaj mi dupę. A gdzie ty jesteś? Uważaj, bo ja zapomniałem... A, tak się przybliża. O! Dobrze, zdejmuj ich lamusów jednych. Dobra, będę ich zdejmował. O kurde. Ciuu. Ale fajnie, co nie strzelam w ciebie. Kurde. O ty. A widziałeś? Jaki budynku cieszny strzał? No jak, to się nie mogę tu wejść? Strzał. Patrz na to. O ty. Poczaj. Patrz. Widziałeś? Więcej ludzi w Ladeuszu. A faktycznie jakieś lamusy pobiegną. Jak go zbiło. Dobrze. Dobrze. Ja tu sobie poczekam, bez problemu. Dobrze, że są zaznaczeni, co nie? Radomczycy mają to do siebie, że oni są bardzo widoczni, rzucają się w oczy. Każdy Radomczyk ma taki trójkącik nad głową. Dokładnie, typowe radomskie znamię. O, jeszcze jeden! Dobrze! Jeszcze jeden! Widzę tam cymbała, po schodach wbiega. Kurde, szybki, jak błyskawica. Ukrył się typiarz jeden. Już nie żyje. O nie, biegną kolejne posiłki. Kurde. Ała, ała. Chowaj się. O nie, tam jest jeszcze jeden cymbał. Dobrze. Dobra, dobra, dzieju, całe szczęście, że masz mnie tutaj. Ja cię osłonię, ty typiarzu. Dobra, zrobiło się spokojnie. Elegancko. Ale cię posłaniałem, co nie do dobrodzieju? O, było to dobre. No. No dobra. O, tu muszę zejść, nie ma problemu. Dobrze, Ladeuszu, pomóż mi z tą bramą. No dobra, niech stracę. To ma być brama? Dobra, musimy uważać. Dobra, radomskie przedszkole zostało ominięte. Przed nami radomska dżungla. Nie wiem, czy wiesz, Radom jest otoczony przez dżunglę. Naprawdę. Tak, tak, tak zwana Puszcza Radomska. Dokładnie. Najgorsze, co może spotkać człowieka, to trafić do radomskiej puszczy. Jest tu bardzo niebezpiecznie, dobrodzieje. Jest pełna dzikich Radomczyków. To prawda. Musimy mieć dupę szeroko otwartą. Tu nie jest bezpiecznie. O nie, dobrodzieju, o nie jest. Musimy przesunąć. Dobrze. Dobra, dobrodzieju, będziemy musieli to zrobić chyba na cicho tym razem. Na cicho? Poczekaj, poprzekradajmy się trochę, dawaj. Dam radę, ogłuszymy ich wszystkich. Jak prawdziwych agenci. Poczekaj, są, jaki są tutaj, to ich ogłuszymy. A, uważaj! Idzie, idzie. Dobra, ogłusz go! Ogłusz go teraz! Nie mogę! Czemu? Dobra, schowaj się szybko! Idzie kolejny. Na pewno nie zauważy ciała swojego kumpla. Pewnie nie zauważy. Radomczycy są półślepi i pół nieślepi. Oni nie widzą dokładnie ludzi. Więc możemy spokojnie, może spokojnie ich ogłuszać. O. Dobra. Widzisz, oni są półślepcami, dlatego ich nie widzą nas często. Uwaga, coś się chyba zobaczył. O kurde! Wydaje mi się, że wszyscy, chyba cię wszyscy zobaczyli. O jasne. O kurde. No to to by było na tyle. Dobra, dobrodzieju, chyba ci muszę pomóc. O nie! O nie, a taka ładna misja na cicho miała być, dobrodzieju. Na cicho? Radomskie, chyba u ciebie w domu. Radomskie siły specjalne. Najgorzej, dobra.
Załatwienie. Jeszcze, o nie, tu jeszcze. Jeszcze jeden ciekawe. Został. Idzie tego typu. Daj ile, do shotguna ściągnąć. Wracaj tu! Plecy, myk! Uwaga, idą kolejne siły specjalne. Wow! Specjalne! Dobrodzieju, schowaj się! O, blisko było. Musisz być ostrożny. To jest, pamiętaj, to jest Radom. To nie jest Sosnowiec, jak kiedyś byśmy tam byli. O nie, więcej typiarzy. Dobra, dobrodzieju. Osłaniaj mnie! Zawsze ci osłaniam dupę, przez dasz mnie. Chodź tędy skutem, szybko. O, fajne auto. No prawda. O nie, nie można iść przez tę radomską dżunglę, ale można to auto popchnąć. O, dawaj. Myk! Nie jestem pewien, czy to chcieliśmy zrobić, ale chyba tak wychodzi na to. Na jak? Dobra, dobrodzieju. To jest jakiś radomski fort chyba. Tak, tak, na to wygląda. Typowe. Zmień broń? No chyba nie za bardzo. Jak chcesz to zmienić broń. Mi się broń podoba. Ocuj się. Dobra, na dobra. Trzy. Raz, dwa, dwa trzy. Już. O, shit, get down. Piece of shit. O! O nie, Radomczyk! O, no, rodowity Radomczyk! Szybko! Mamy przegwizdane! O kurde! Strzelają z tego, jak ci się zwa, ze swojej tajnej bazy! Kuloodporne drzwi drewniane, mamy przegwizdane! Myk, myk! Dobra, rób fikołki, tak jak się uczyłem! Bracia fikołek! O, mocno oberwałem! Myk, fikołek! Dobra, dobra, dzieju, ty ich tam zateguj ich! Vincent, catch this! On it! Dawaj! Łap! Rzucaj! Ej, co to miał być? Ole, urwał! O, w dobra, mordę! Dobra, ma być przeszkoda? Chyba u ciebie w domu! Łatwiej zna! Dobra, chyba nie żyją, ale mogę się mylić. Mogli to przeżyć. Myślę, że tak, mogli uciec tymi tylnymi drzwiami, szybko! Radomczycy są wytrzymali bardzo, pamiętajmy o tym. Ej, tu chyba ten burmistrz Strajs, tak mi się wydaje. O! To jest trupka burmistrza Strajsa. Dobra, dobra, ludzie, musimy go dorwać. No, jeśli go teraz nie załatwimy, to pewnie zemści się na nas w przyszłości. O, możliwe, że no. Przeniesie się do innego miasta. Na przykład do Rzeszowa, a wtedy będziemy mieli przegwizdane, jak się do Rzeszowa przeniesie. O, kto do mnie strzela? O, ty dziadzie. Wracaj tutaj. Uważaj, dobrodzieju, jest ich milion. Dobrodzieju, jest ich strasznie dużo, uważaj. Spoko, biegają spoko. Szybko, dobrodzieju, musimy popływać! Za mną, na deskę! Dobrze! Na deskę! Myk! Widziałeś to? O. Dobra, jeszcze raz, teraz ty, dobrodzieju. Trochę relaksu. Pięknie, co nie? Od razu lepiej. Co? Czy się nie zrobię? Chyba nie za bardzo. Myk! O. Niczym żółw! Żółw. Dobra, że tak powiem, burmistrz Strajs poczeka. Dobra, idziemy z nim pogadać z typiarzem. Dobra. I myk. O nie! Granatnik ma! To granatnik ma! Typiarzu, mamy przegwizdany troszeczkę. No dobra. Nie uważaj, są ci Radomczycy. Musimy się ostrożni, dobrodzieju. Dobra, bracia fikołek. Użyj mocy fikołku.
Bracia Fikołek! A! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O Jezus! Jak ty, jakim się dziwisz jeszcze? Strzelają do mnie! Bladeuszu, pomóż! Dobrodzieju, ale tak się nie zadzio. Za nie, bardzo zasadałeś. Za bardzo byłeś z tyłu. To wszystko twoja wina. Nie, musisz dobrodzieju tutaj pomalutku do przodu. No uważaj na te granaty. Ej, umieraj, typiarzu, a nie! I ty też, no. Pomalutku, dobrodzieju, trzeba ich zdejmować wszystkich tam, typiarzy takich, paniaczku. Dostał raz. Uwaga, bo idą posiłki kolejne! Trzeba ich pozdejmować wszystkich! Jak ich nie pozdejmujemy, to będą chcieli nas zabić! Dobra! O kurde! Uratowałem ci dupę! Uważaj, tu po mojej lewej jest jeszcze, frajer! O, mam go! Mam go, Bladeuszu! Boże, ucieka, dobrodzieju, łap go, typerza! Wow! Burmistrz Strice, jak był młodszy, był słabszy. Dokładnie. Don't even think about it. Slide it over. All right. Here you go. Podejdź do Harvey'a. Podejdź do Harvey'a, staw czoło Harvey'owi. Jak chcesz to... Mój sposób. Nie... Staw czoło Harvey'owi, podejdź do Harvey'a. No dobra, możemy stawić twój sposób. Think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe, over there. You can take it. Move it. All right. Tylko po diament? Tyle roboty, dobrodzieju? Dobry diament nie jest zły. Może za pieniądze za ten diament pojedziemy na wakacje z Waldkiem. O kurde. Ajajaj. No nie, zawsze to samo. Dobrodzieju? Mam nieczysty strzał bardzo! Jak możesz tam... przesuń się w tamtą stronę! W prawo się przesuń! Masz tam takie coś do pchania! Twoje prawo czy moje prawo? Twoje w lewo! Moje lewo, dobra! Tak, twoje w lewo! Tutaj, widzisz to? To... Dobra, idę, nie, idę, nie, idę! To jest, twoje prawo! Debilu. A dobrze, to drugie prawo! Tak, to drugie prawo! Nie! To, ale on, on mnie ściąga! Nie mogę, on mnie ściąga! Dawaj, pomknij to, pomknij to! Maciusz, pchnij to! Nie mogę! O, teraz, o! Strzel mu w łeb! Dobrze! No, rozegrane! Serio? Gość dostał dętkę w łeb i... Bęk, bęk! Myk, myk, myk! No kurde, jak jest zmasakrowany. Wydaje mi się, że mógł to przeżyć. Wydaje tak! Wydaje mi się, że go jeszcze spotkamy. Tak, chyba mógł to przeżyć. Dobra, ale zresztą.
Raptem zadrapanie w końcu, co nie, dobrodzieju? O, jasny gwint. O, motocykle? Lubię. No, ale wiesz tu, dobrodzieju, że tak wyszło? Naprawdę tylko pod diament chciałeś przyjść, ty gwiazdu. Zdenerwowałeś mnie trochę. Potrzebujemy pieniędzy. No. Pieniądze są najważniejsze. O nie! Cały Radom nas goni, mamy przekwistane! O nie! Cały Radom na naszej głowie, najgorzej! No, ale to tylko jedna jakaś mała część Radomia! Radom to największa dzielnica w Polsce! Dobra, dobrodzieju! Pędź jak błyskawica, pojadę z krótem! Hamuj, chyba u ciebie w domu, hamuj! Nie ma hamowania! A strzelają we mnie, ale jadę ile sił w dupie i w motorku się znaczy! O kurde! O nie! Bladeuszu, co się stało? Wpadłem na ciężarówkę. O! To nie jest. Naprawdę, nie wiem jak to się stało, przysięgam. Dobra, cała naprzód! Boże, jaki ostrzał z tyłu mam! Au, boli, boli, boli! Oni tylko do ciebie strzelają! Boli mnie to! Boli bardzo! Dobrodzieju, dlaczego jesteś na przodzie? Bo mam dobry motor! Pojadę na skróty i myk! Wow. Dobrodzieju, zryw tego! Teraz ciebie strzelają! Dobra, musimy uciec z Radomia, to jest bardzo ciężka sprawa! Nie ma lekko! Komu się coś nie udało! Wow. O nie, o nie, o nie, o nie, dawaj, 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 dawaj. Wow, jasny gwint. Kurde, wjechałem na jakiś radomski plac budowy. Ej, strzelają strasznie do ciebie. Wiem. Co to za akcja? Co to nie? Wybuchy! Co się tu stało? I my! I my! I dalej jedziemy! Dobrze! Jak błyskawica! Trud przez ten, przez drogę! A mogę jechać przez bagno, to jednak nie! Kurde, myk! Jak tak wolno? Jak ty przyspieszasz tak szybko? Ajajaj! Dobrodzieju, suwa się, jednak ja chcę prowadzić! Suwa się! Jeźdź! Nie ma! Nie ma! To ja pojadę! Wow! Uważaj! Jezus, uważaj! O kurde, do mnie też! Jasny gwint! Kurde, ale ostra jazda! Przez plażę! Tak jak u mnie w domu! O, jest! I na dróżkę, o kurde, ale strzelają. Ło, nie! O kurde! Ale ostrzał, dobrodzieju, boję się, że nie dam rady! Damy radę, trzymaj dupę! Trzymam ją bardzo mocno, ale oni są... O kurde, ale mam pecha. O nie, bladuszu! Mam chyba problem, dajesz radę! O nie, jadę po ciebie, Bladeuszu! Skakuj na motor! Szybko! Myk, jazda! Strzelaj do tych typiarzy! O kurde! Myk, motofoko! Tu! Dobrodzieju! Jedź szybciej! Mamy ich na ogonie! Obawiam się, dobrodzieju, że są zbyt potężni! Damy radę, Bladeuszu! Wal do nich, ile wlezie! Pojedziemy tędy! Albo i nie! Dobra, jest samolot! Ja! Nie! Najgorzej! Ale zgwałcone! Ale nas zrekcili! Zgwałcone to było! Kurde! Dobra, a tak blisko, już widziałem samolot! O, spoko! Już lecimy! Dawaj, dobrodzieju! Damy radę, cała naprzód! To mocno dawaj, 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 dawaj,
Już dobiegam! Dobra, dobrodzieju! Dasz radę, wpuszczaj się! Skakuj! Będę skakać! Dobrze! O nie! Dobrodzieju! Dobra! Podaj mi rękę! Bęk! O kurde! To się nazywa radomska wyprawa. Ale akcja, co? No? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Najlepiej. Listy? Lubię. Mam nadzieję, że do Radomia już nigdy nie wpadniemy, bo dosyć niebezpiecznie jest. Myślę, że mam dość już Radomianczyków. Dokładnie. Byłby przypał, gdybyśmy tam znowu wpadli, co nie? Byłby przypał, gdybyśmy znowu spotkali burmistrza Srajsa. To prawda. A wydaje się, że mógł to przeżyć.